Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Zaczynamy grubo Agerą, będziemy ścigać się multiplayer w klasie S2. I już widzę, że to nie będą moje zawody, znaczy będę się starał jechać najczyściej jak potrafię. No ale powiem wam, że Agera jest to w Fordzie chyba przez producentów gry bardzo nielubiany samochód, bo mega ciężko nim jechać. Jakkolwiek byście go nie zrobili, chyba że z napędem na 4 koła, wtedy może, ale ogólnie to nie polecam. Powinienem włączyć sobie kontrolę trakcji do niego. To jest przesada, naprawdę. Ja nie wiem, w której, znaczy na pewno ma go w S2, ale czy on jest maksowany jakoś, jeszcze dodatkowo tuningowany. Jeśli tak, to nie powinienem tego robić, naprawdę. To jest masakrator. Dlatego ja nie liczę tutaj w ogóle na pierwszą pozycję, nawet na trzecią. Ja liczę tu, aby sobie po prostu przejechać wyścig na spokojnie, nie denerwować się. Chociaż to pewnie nieuniknione. Przed chwilą jeździłem sobie zupełnie innym samochodem z napędem na 4 koła, również w klasie S2 prowadził się zupełnie inaczej. No to jest oczywiste, tak? Ale kurczę, poziom trudności w porównaniu do Agery to jest niebo a ziemia. Agera oczywiście dużo, dużo trudniejsza w prowadzeniu. Może uda się jeszcze dojechać do celu. Ja tutaj dosłownie leciutko co muskam ten gaz, a i tak ciężko samochód opanować. No dobra, jakoś udało się dojechać. O kurde, co to będzie? No trochę tych umiejętności sobie zdobyłem, to jest pierwszy wyścig, więc jadę całe mistrzostwa. Okazuje się, że nawet zdobyłem tyle punktów, że jestem na drugiej pozycji. Ultima GTR, Koenigsegg One, Viper, Centenario, Ultima GTR, Aventador. Takich mam przeciwników hardkorowych. Najgorsi są ci, co mają napęd na 4 koła, nie polecam. No, ja będę sobie jechał naprawdę spokojnie, żeby tylko te zakręty ładnie. Jeszcze deszcz. Fuck! Deszczu nie zdzierżę tym samochodem. Postaram się ruszyć tak, aby jak najszybciej odzyskać trakcję, jak najszybciej ją zdobyć, może tak. Chociaż poziomy tych graczy w większości nie są jakieś porażające. To wygląda tak, jakby oni dopiero co zaczęli grać w Forze. Okej, okay, dopiero... No, nawet na czwórce nie ma spokoju. Rzuca dupą jak nie wiem co. Czyli co, mój cel to jechać jak najpłynniej na bank. Jest to szybki samochód, tak, na prostej. Na zakrętach? Lepiej nie pytaj. Hamuje bardzo fajnie. O, już się popsuł. Leciutko ten gaz, ja nie mogę tej mocy wykorzystać, no nie mam takiej sposobności. Dopiero teraz wcisnąłem gaz do końca na tym wyścigu. Zwłaszcza na deszczu to jest porażka. Na piątce pod górkę pali kapcia, dziękuję. Gonię Forda. Ford też ma tu problem, jeśli ma napęd na tył, to też mu współczuję. Też nim jeździłem i też jest nim makabra. A ładnie tutaj wyhamował, muszę przyznać, udało mi się to. Nie jest to taka łatwa sprawa z tym samochodem. Mówię o tym Fordzie oczywiście, nie o sobie. Powinien się ten zghostować, ale coś mu chyba nie pykło. Nie mogę ruszyć, cholera no! To jest tańczenie na... To jest, wiecie co? To się gra gorzej tym samochodem teraz niż na lodzie na tej drugiej mapce w DLC. Poważnie. I dupa, pominąłem. Nie! Musiałem leciutko tą chorągiewkę dotknąć. Ekstra.
No nie da się. Wow! Ja pierdziu, nawet nie dostanę punktów za czystą jazdę. Szlak. Chciałbym teraz zmienić samochód na coś innego. Bez kitu. No dobra, ale to jest deszcz, może bez deszczu będzie lepiej. Akurat pierwszy wyścig musiał się taki trafić. Szlak. No ciekawe, ile dostanę punktów. Nawet nie wiem, która pozycja. Słuchajcie, piąta pozycja. Na możliwych 9. To chyba nie poszło mi aż tak źle, chociaż... Moment, tych dwóch ostatnich chyba nawet nie startowało. Startowały tylko te osoby na szóstym i... na szóstej i ósmej pozycji. Wiem, że tam kogoś wyprzedziłem, ale... Ja chyba maksowałem tą Agerę, powiem wam. Ja chyba chciałem nią osiągnąć jakąś tam najwyższą prędkość. Nie wiem po co. Ten samochód na stoku był w klasie S2 i chyba nawet miał 830 punktów. Mogłem go tak zostawić, a nie robić z niego jakiegoś koksa. Po co mi to było? Po co mi to było? A myślałem, że będzie jakiś zrobiony specjalny. Czysta jazda, zobaczcie, 3000 punktów dostałem. Umiejętności 1300. Nieźle, zobaczcie. Ciągle jestem na drugiej pozycji. No ja pierdziu, nie wierzę w to. Ten Ford GT Horizon Edition jest na pierwszej pozycji i gonię go. Zobaczcie, jechałem z dupiale, tak? Wystartowałem ostatni, że ostatni. Jedną czy dwie osoby wyprzedziłem. Ale jechałem w miarę czysto, starałem się w nic nie uderzać. Raz wylądowałem na dachu i mimo to zdobyłem tak dużo punktów. I jestem na drugiej pozycji, także patrzcie na to. I znowu deszcz. Startuję z dwójki, dobra, z czwórki może się uda. To jest taka moja kontrola trakcji teraz. Czyli wrzucanie od razu wyższego biegu. Aha, źle pojechałem. Dobra, spoko. Jedź, Centenario, ty masz łatwiej. Ja nie mogę tu wystartować tym samochodem. Szlak. Tak, tak, teraz jadę driftem właśnie w tym momencie. W nocy, w deszczu, Agerą. Dziękuję za uwagę. No dobra, ale wiecie co? Nawet jeżdżąc w ten sposób, można wygrać te mistrzostwa. Tylko trzeba się postarać i mieć naprawdę nerwy ze stali. Ale takiej stali naprawdę z jajem. To, co się dzieje z tym samochodem, to jest makabra. Tam były do wyboru mistrzostwa tylko na asfalcie. Tak, tylko że ja czuję się, jakbym jechał na lodzie. Jakby w ogóle ten samochód opon nie miał. Takie mam wrażenie. Masakra. Pewnie ludzie, którzy jeżdżą na tych mistrzostwach, myślą sobie, o, jakiś koleś sobie jeździ z tyłu, żeby driftować. Mhm. Patrzcie, kurde, jestem na pierwszej pozycji. Ej, ten ziomek chyba z tymi punktami, co miał, co był przede mną, to chyba wyszedł z wyścigu. Uznał, że nie, ja też Fordem GT z 17 roku nie będę jeździł. Tamtym samochodem też się nie da jeździć, serio. Och, kurde. No nic, próbujemy dalej. Może coś z tego będzie. Za mną jest Kenny Zekwan. Jeśli zrobiony na 4 koła, gratuluję wyboru. W moim przypadku nie jest tak różowo. Oby tylko nie było deszczu. Cholera, deszcz. Ale chyba przestaje. Mam nadzieję, że przestaje i że już nie będzie. Padał pod koniec wyścigu chociaż. No proszę. To co, startujemy z trójki, myślę. Trójka to jest taki odpowiedni bieg do startowania Agerą na deszczu. I gaz do połowy. Może, no może jedna czwarta gazu dodam. Będzie. To jest teraz 1/4 gazu. Nie da się go opanować. Okej, ja mam chyba tu też za krótkie biegi zrobię. A cholera wie. To jest klasa S2. Na multiplayerze to jest też jeden wielki Armagedon. Jedna czwarta gazu, cały czas. Nie więcej. To są jeszcze okrążenia. Na deszczu, w deszczowym lesie, szlak by to trafił.
Tu przede mną Agera, nie Agera, tylko Kenizek One. Auć. Centenario, kurde, to Centenario powinno być już nas dublować tutaj, a nie dopiero mnie wyprzedzać. Przecież on ma 1000 razy łatwiej niż ja. To jest taki mój achievement teraz, żeby przejechać ten odcinek Agerą, żeby jakoś na tych mistrzostwach też wypaść. Staram się jechać najbardziej czysto jak potrafię, ale jak będziemy całe mistrzostwa jeździć w deszczowym lesie, to dziękuję za uwagę. No nie, jakby, jadę jakby na światach awaryjnych. Powoli, jakby mnie ktoś holował. W porównaniu do tych gości, co tutaj jeżdżą. Oni, kurde, serio, oni mają napęd na 4 koła. Oni powinni być już, oni powinni mieć dublować, kurcze. Z takimi fajnymi autami. Nie, ja się tu Agerą męczę. Mało kto jeździ Kenizegami, naprawdę. Chyba, że ma zrobiony napęd na 4 koła. No gdzie jest z tym Aventadorem po ścianach, człowieku? Powinieneś mnie zostawić tu już dawno w tyle. Chyba, że gra na klawiaturze, nie wiem. Jeździ jakoś. Co on robi? Pijany jest. Jaki nyga, no patrzcie go. Człowiek, wyprzedzaj. Na każdym zakręcie mnie wyprzedza, a na prostych ja jadę na 1/4 gazu i go doganiam. Skurczysyn. Dobra. Ej, chyba przestało padać. Chyba mogę jechać już w miarę normalnie. Tak, przestało padać na chwilę. To próbujemy. Aha, no koniec wyścigu. Spoko. Ale nie, powiem wam, że mimo, że jechałem bardzo wolno, to i tak udało mi się w miarę czysto jechać. Powinienem dużo punktów dostać, zwłaszcza, że nasza drużyna wygrała zawody, więc dodatkowo 650 punktów powinienem dostać i doświadczenia, także powinienem jeszcze być w miarę wysoko w klasyfikacji generalnej. Nie wiem, ile dostałem za umiejętności drifterskie, bo pewnie tam trochę podriftowałem i trochę się tam uzbierało tych punkciożków. O, 1700, czysta jazda prawie 4000, 14 tysięcy w sumie, bardzo ładnie, powinienem być dalej na pierwszej pozycji, no chyba, że ktoś tam jechał wyśmienicie, no to wtedy powinien też tutaj skosić ładnie punkty. Będzie samochód, jest. BMW. No i proszę, 36 tysięcy punktów, a widzieliście jak jechałem? Widzieliście jak jechałem? Jechałem po prostu czysto, na czyściocha, w deszczu, Agerą. Spróbujcie sobie, naprawdę, nawet nie ulepszoną, nie polecam. Dobra, mam nadzieję, że wyjedziemy z tego lasu deszczowego. Jedź, kuziwa. Tylko nie mówcie, że znowu w deszczowym lesie. Nie, 3 km, to możemy z niego wyjechać. To by było wyśmienicie. Ło! Mogę dodać gazu do końca! Dawaj, Agerka, damy radę. Jakoś to przeżyjemy, no. Uciekamy z tego lasu deszczowego. Wow! Tutaj widzę, że chyba ferrarka. No, dam jej pojechać, bo kurczę, ja się tu rozwalę zaraz. Ale fajnie, widzę, że gościu równiutko jedzie. Nie ramuje się, też widzicie jak tam hamowałem, też zahamował zaraz za mną. Także kulturka. A i tak dojechałem na zawody pierwszy. Yeah! Czysta jazda, to jest to. Teraz
bardzo was proszę, zaciśnijcie kciuki i módlcie się, żeby kuźwa nie było deszczu. Oby nie było deszczu, naprawdę. Kto jechał tą Fenerką? Nawet nie wiem, ale bardzo ładnie. Nie wiem, która to była. GTB? Myślicie, że to tak GTB? Ferrarka? Felalka? Może to ta właśnie była GTB, bo ona tak wyglądała jakby. No, gościu ma niski poziom, 71 to... Kulturka z jego strony, ładnie. Zobaczymy, to jest trzeci wyścig. Trzymajcie kciuki, żeby tylko deszczu nie było, żeby tylko nie było deszczu. Ja trzymam kciuki, trzymam, chociaż muszę je też mieć na padzie, także... Ach, módlcie się naprawdę. Przedostatni wyścig. No co jest, tak długo się ładuje? Tak myślałem właśnie, jaki samochód sobie wybrać. Tak patrzę, kurczę, no nie jeździłem tą Agerą. Wiem, że w Forza Horizon 2 tą Agerką mi się, no, delikatnie mówiąc, słabo jeździło. Nie potrafiłem jej dostosować i chyba nawet tutaj specjalnie jej też nie robiłem jakoś. Tylko powkładałem części, żeby była wymaksowana w S2. Bardzo rzadko jeżdżę w Forza Horizon na multiku w klasie S2. Trzeba powiedzieć głośno. Okej. No i startuję z pierwszej pozycji. Nie pada deszcz, dzięki, że trzymaliście kciuki. Mam nadzieję, że będzie jakaś prostsza trasa. Mniej hardkorowych zakrętów. Więcej fajnych, prostych, gdzie Agera pokaże swój pazur. Najpierw trzeba złapać trakcję na starcie. Okej, okay, złapałem trakcję. No kurde, jest zdecydowanie lepiej. Ale znowu ten deszczowy las. Szlak by go trafił. Też twórcy mieli tupet, żeby robić specjalnie mistrzostwa na S2 w deszczowym lesie. Pierdziele. Tak jakby wiedzieli, że ja teraz wybiorę sobie Agerę. O kurde, myślałem, że to, że stoi tam i... I się o niego rozwalę. Dobra, jest, są fajne, proste. Gaz do dechy. Ci w ścianie, no dwa lambosy w ścianie, masakra. Gdzie ja taką biedną Agerą, no masakra, jak oni jeżdżą tymi lambosami? Ja rzeczywiście muszę sobie kupić jakiegoś lambosa takiego hardkorowego i go zrobić na maksa i ja im pokażę, jak się jeździ tymi samochodami. Chociaż ja tam mam Aventadora, Centenario, tak? Ale no, jeszcze ich nie przerabiałem jako tako. Znaczy Centenario tak, ale Aventadora nie. Będę musiał przerobić tam trochę. Wyścig też nie poszedł mi najlepiej, bo... ja zobaczę po tych mistrzostwach, co tutaj z Agerą nie gra, ale wyścig nie poszedł mi najlepiej, bo... Trochę się tam obijałem o te ściany i myślę, że dużo punktów nie zdobyłem przez to. Natomiast piąta pozycja, no chyba nieźle. Zobaczymy, jak to pójdzie. Bardzo podoba mi się Agera, to jest, kurczę, piękny samochód, naprawdę, z wyglądu. Świetnie to zrobili Szwedzi.
Super, podoba mi się. Czysta jazda, no i zobaczcie, o ile gorzej, tak? Dużo się obijałem o ściany, jestem jeszcze na pierwszej pozycji, ale ta pozycja jest zagrożona przez Aventadora, który mocno teraz się zbampował. Chociaż to są niskie poziomy, więc z nimi sobie jakoś powinienem dać radę. No gdyby ten gościu od początku grał, co był tam na początku, no to bym miał większe problemy, a teraz jakoś to powinno pójść. Zobaczymy. Ten start w Koenigseggu to jest makabra. Na trójce mieli, no. Na suchym asfalcie, okej. Gdyby to nie był suchy asfalt, to spoko. Nawet na szóstce potrafi zarzucić dupą. I to tak solidnie. Może to jest też kwestia zwiększonego docisku. Ja powinienem tutaj chyba docisk na maksa zrobić. Wtedy jakoś by to było. Ja jedę drogą, nie jadę na przełaj. Ten samochód się do tego w ogóle nie nadaje. Ten samochód nie nadaje się do tego, aby jeździć po szutrze, a co dopiero przełajowo. Powoli, na piąteczce, na spokojnie. Nie śpieszy się, nie jadę przez rzekę, bo tutaj zaraz jest obok rzeka i tam można wpasić i rozwalić o kamienie. Ja jadę sobie prosto na drogę, tą na szosę. Tak, tutaj jest właśnie ta droga i są kamienie, ale w tym miejscu można ją spokojnie przejechać. No i but, uwaga, butujemy mu ostro. Kurde, ale skubaniutki ma odpiernić. Jak już się bój, nie? Jak już złapie trakcję, to jest bohater tygodnia. 400 km na godzinę bez większych problemów. Tylko no, gdzie my wykorzystamy na multiku taką prędkość? To jest problem. To jest cholera problem. No nic, może jeszcze uda się wygrać. Jestem na razie na pierwszej pozycji, ale goni mnie Koenigsegg One. Potem jest Aventador, Centenario, Ferrari X, FXXK, Aventador. Ktoś wziął chemii. O kurde. To gościu ma normalnie tupet. Spoko. Nie mam pytań. No i Nissan też tutaj, 12. GTR R35. No to jest fajny samochodzik też. Też bardzo fajnie można go zrobić i nim wygrywać. Chociaż mi się już troszeczkę znudził tutaj w Fordzie. Teraz właśnie sobie składam model tego Nissana GTR-a i pojechał, że no nie można się napatrzeć na to auto, na karoserię. Też lubię sobie przed składaniem modeli poskładać tak mniej więcej elementy karoserii, podwozie, koła dopasować, żeby zobaczyć, jak to będzie finalnie wyglądało i dopiero wtedy dobieram jakiś tam kolor. I tak myślałem właśnie, żeby zrobić tego Nissana w kolorze pomarańczowym. Myślę, że pomarańcz by wyglądał fajnie, taki palony pomarańcz, taki mam właśnie kolor ciemny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay. Tor, autostrada. No, może być ciekawie, chociaż jest to tor, więc zobaczymy, jakie tu będą okrążenia, jakie będą proste. Na pewno prędkość 400 km na godzinę nie będzie mi tu potrzebna w żadnym miejscu. Okej, jeszcze się trzymam na ostatniej pozycji, jak na razie. Okej, już nie jest tak źle, już nie jest ostatnia. Teraz wykruszają się... O, fuck. Wykruszyli się ci, co tacy dobrze na prostych są. I ten Aventador mnie tutaj ładnie potraktował. Nie będę mu się odwdzięczał, bo to do niczego nie prowadzi. Ale on zaraz sam się spali. Zresztą za taką jazdę dużo punktów się nie dostaje, więc
Okej. Zaraz, o właśnie, na razie ziomek. Tyle z twojego ramowania. Następnie, uwaga, haha, nie ma takiego ramowania. Z piątki ruszyłem. No i teraz próbujemy dogonić tutaj Ferrarkę. No Ferrarka powinna mnie tu zmiażdżyć na zakrętach. Tu mamy Koenigsegga One, mojego rywala w generalce. Ładnie wystartował. Też ma problem chyba z opanowaniem samochodu. O, następny Aventador. A te Aventadory to jakaś plaga. Tak jak, kurczę, małe samochody na parkingach. Szlak by go trafił. Co on robi? Czemu tak blisko tych barierek jeździ? I w ścianę. No nie, Ferrarką, poważnie. Ferrarki się przecież tak cudownie prowadzą. Że trochę podjechałem. Co on robi z tą Ferrarką? Masakra. Nie da się wyjść z zakrętu tym samochodem, no. Cały czas bokiem, szlak. Oj, też chyba nie pojechałem zbyt czysto. Dużo się obijałem, ludzie we mnie wjeżdżali, a jak ludzie w ciebie wjeżdżają w Fordzie, to jest tak, jakbyś ty się o nich rozwalał też. To jest tak liczone, no i niestety. Zobaczcie, Aventador, Aventador, Aventador. Wszystkie Aventadory się na mnie chyba dzisiaj rzuciły. Oprócz tego, co oczywiście wygrał, bo musiał jechać ładnie. No ale Aventadory są tak oklepane w tej Fordzie. A co ciekawe, takim flagowym samochodem... O, czysta jazda, 3000, ładnie. Takim flagowym samochodem w Fordzie Horizon jest Centenario, a mało się tych Centenario spotyka właśnie w Multiku. Tutaj jeden był, ale przeważnie jak gram, to jest tego mało. Samochód DLC. Tak się nazywał jakiś tam samochód na samym dole, nie wiem. Udało się wygrać mistrzostwa, było cholernie ciężko, nerwowo, ale też miałem tyle łatwiej, że grałem z łatwymi przeciwnikami, z niskimi poziomami. Bardzo wam dziękuję, że byliście w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.